Aktualnie jestem w Radażnicy, bo tata chciał do kościoła tutaj iść, do bazyliki, ale tu kurwa nic nie ma. Sklep jest jeden zamknięty, jest jakieś jedno jedzenie, ale też jest zamknięte. No i teraz 2 godzinki muszę czekać, coś ogarnąć. Tylko co? To jest pytanie. Będziemy się podciągać chyba, bo jest drążek tutaj. Ogólnie najgorsze jest to, że nie mam nic do jedzenia, mam tylko wodę. Jestem głodny, chyba 2 godziny muszę wytrzymać, więc katastrofa, ale pójdziemy teraz tam na cmentarz i polatam chyba dronem. Wyszedłem sklep, idziemy zobaczyć czy zwarte. Pewnie nie. No oczywiście zamknięte. Idziemy w takim razie chyba. Dobra, jest jakaś mapka. No, samodzielny publiczny szpital psychiatryczny w Radecznicy. Jesteśmy tutaj. Widziałem, że pójdę na górę pewnie. Ogólnie jakaś grubsza akcja z tym szpitalem jest, bo przyniosą plakaty. Nie chcę oddać do jakiegoś innego miasta czy coś takiego, więc pewnie chcę przenieść, ale ludzie nie chcą. No nie wiem, szczegółów nie znam. No to się okazało, że na szczycie są bloki chyba z lat 80. Wygląda jak post-apo. Proszę państwa, zobaczcie, co się dzieje. Jest źle. Ogólnie jeszcze mysza się nie zaczęła. A ja wszędzie byłem. Idę dziś pod gimnazjum teraz. Zobaczymy, co tam się dzieje. Plan jest taki, że idziemy pierwsze do kaplicy. Później gdzieś tam na drogę pójdziemy. Patrzcie, co tu mamy. Komin. Coś tu się dzieje, jakaś fabryka jest. Ja idę do głównej drogi. Całą wieś obejdę. Czyli jakieś 300 metrów. Przy głównej drodze. No i to tyle w sumie. Jest godzina przed 18. Za 10. A ja pewnie to będę 19 musiał wysiedzieć. Więc... no, to powodzenia sobie życzę. Oho. Maliny mamy. Wezmę sobie jedną. Jakby się nie obrazi. Jak sobie jedną wezmę. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Mirabelek sobie nazbierałem, to przynajmniej coś podjął. Tyle dobrze.
Mam wodę ze źródła świętego Antoniego. Będziemy robić test. W takim razie. Woda źródlana. Zimna. Smakowo. 10 na 10. Do kościoła prowadzi takie przejście. No, idziemy. Ogólnie szatar jest trochę. No, rozumiem, że się zetniemy przed kościołem. Pójdź tak zmienić mac, więc co tu robić. Pójdę pod źródłem, co tam pewnie jest, to jeszcze pójdę. No i co? Ta wieś poznałem.